wszystkim przygotowujemy się do tych zmian już od bardzo dawna. Bo oczywiście zarówno nasi klienci, nasi wystawcy, nasi partnerzy, jak i my jako organizacja mamy pełną świadomość, że zmiany klimatu, ekologia i zrównoważony rozwój bardzo mocno będą determinowały przyszłość branży nie tylko wystawienniczej, ale również całego globalnego rynku spotkań. Więc przygotowujemy się do tego już bardzo świadomie, bardzo odpowiedzialnie od bardzo dawna. Główne zmiany, które już się dzieją, to oczywiście alternatywne źródła energii, które pozyskujemy zarówno z turbin wiatrowych, które znajdują się na naszym terenie, jak i z paneli fotowoltaicznych. Duży nacisk kładziemy również na małą retencję. Ale myślę, że to, co jest najważniejsze, to długofalowa strategia uwzględniająca zmiany klimatu, którą musimy się kierować, by w sposób zrównoważony i świadomy funkcjonować na globalnym rynku spotkań zarówno teraz, jak i w przyszłości. I to jest bardzo złożony proces, który uwzględnia zarówno ten element, który jest bardzo niezbędny w organizacji wydarzeń targowych, czyli zabudowę targową. I tutaj już od bardzo dawna korzystamy z systemu B-Matrix, który umożliwia maksymalną eliminację odpadów targowych i wykorzystywanie ich wielokrotnie. Dokładamy najwyższych starań również do tego, żeby absolutnie minimalizować odpady, aby je przetwarzać wielokrotnie. Na przykład już od dawna robimy wszystko, żeby nasze materiały promocyjne, czyli tak zwane banery, przetwarzać na torby, plecaki, które następnie zyskują drugie życie. Kładziemy również duży nacisk na to, żeby system outdooru, system komunikacji miejskiej, informacji miejskiej był jak najbardziej zdigitalizowany, czyli żeby właśnie te wydruki, tą liczbę tych wydruków maksymalnie minimalizować. Do tego dochodzi oczywiście zieleń. Jako spółka miejska dokładamy najwyższych starań do tego, żeby nasza przestrzeń targowa, która przypominam, jest miastem w mieście, ponieważ zajmujemy 150 tysięcy metrów kwadratowych w samym sercu miasta, żeby ta przestrzeń była jak najbardziej zielona, jak najbardziej przyjazna mieszkańcom i nie tylko, ponieważ w naszej przestrzeni przybywa bardzo dużo zwierząt, ptactwa. Dlatego już realizujemy ten proces tworzenia zielonej rzeki, dzięki której przez nasz teren będzie można w otoczeniu zieleni przejechać na przykład rowerem. Otwieramy naszą przestrzeń na mieszkańców, ponieważ to też jest ten element zrównoważonego rozwoju. Zresztą to jest element szerszej ewolucji przestrzeni targowej, która z przestrzeni stricte biznesowej staje się przestrzenią, w której mieszkańcy, goście spędzają wolny czas. Więc tych elementów jest bardzo dużo. Dodałabym jeszcze to, że bardzo ważnym elementem naszej pracy jest to, żeby korzystać z lokalnych dostawców, żeby na przykład nie marnować żywności, dlatego już od dawna współpracujemy z lokalnymi NGO-sami, organizacjami społecznymi, którym przekazujemy niewykorzystaną żywność z takich wydarzeń jak to. I na koniec, last but not least, można było powiedzieć, program wystawienniczy, który również dostosowuje się do wymagań rzeczywistości i Europejskie Forum Wodorowe, w którym w tej chwili się spotykamy i na którym rozmawiamy, również jest dowodem na to, że nie tylko jako organizator, jako dostawca przestrzeni wystawienniczych, ale również jako ważne przedsiębiorstwo na mapie nie tylko wystawienniczej, ale i na mapie i przedsiębiorstw, które wnoszą coś istotnego do dyskursu biznesowego w tej części Europy, również staramy się tworzyć przestrzeń do wymiany myśli i poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Czy są jeszcze takie zmiany przewidziane w jednym ze scenariuszy, do których targi dopiero będą musiały się dostosować w różnych ewentualnościach? Nie wydaje mi się, ponieważ pierwsze, jesteśmy instytucją, która już ma 100 lat, więc w tej przestrzeni, w tej branży targowej i wystawienniczej funkcjonujemy całkiem dużo czasu. Oczywiście to, co jest wpisane w funkcjonowanie tej branży, to nieustanna zmiana i adaptowanie się do otaczającej nas rzeczywistości. To jest ta rezyliencja, czyli reagowanie w czasie rzeczywistym na zmieniające się warunki biznesowe, ekonomiczne, ekologiczne. Wydaje mi się więc, że nie. Niewątpliwie to, jakie płyną wnioski z raportu, który wspólnie stworzyliśmy o przyszłości branży spotkań, który wspólnie stworzyliśmy z Instytutem Natalii Hatalskiej, są takie, że
Przyszłość może być wypadkową wielu potencjalnych scenariuszy, ale mogę dzisiaj z całą stanowczością powiedzieć, że jesteśmy na wszystkie te scenariusze przygotowani, co nie znaczy o tym, że mamy absolutną pewność, jaka przyszłość nas czeka. Minione 2 lata, w których funkcjonowaliśmy w rzeczywistości pandemicznej, od blisko 100 dni funkcjonujemy w rzeczywistości konfliktu zbrojnego, który dzieje się w Europie, również pokazują, że na wszystkie scenariusze nie jesteśmy się w stanie przygotować, ale również to, co mogę powiedzieć z całą stanowczością po doświadczeniach minionych 2 lat, pokazuje, że jako organizacja, jako branża naprawdę potrafimy bardzo szybko i elastycznie adaptować się do zmieniającej się rzeczywistości, a to, jaką świetną frekwencję dzisiejsze wydarzenie zgromadziło i jak bardzo poważne i merytoryczne dyskusje się tutaj odbywają, dowodzi tylko tego, że rynek tych spotkań potrzebuje i że zarówno organizatorzy, jak i biznes potrafią się do tej rzeczywistości bardzo szybko dostosować.